Witajcie moi kochani, witamy się na przeglądzie w Tedim i zobaczcie co nas tutaj przywitało. Taki wielki krasnal, Błażej zaraz stanie i zobaczycie jakiej wielkości jest ten krasnal. Jest po prostu ogromny, na żywo jest po prostu ogromny. Pamiętajcie o lajkowaniu, subskrybowaniu kanału, możecie sobie włączyć dzwoneczek. Kosztuje 720 zł i cała broda się świeci. Jest LEDowa. Zobaczcie, jak on wygląda, po prostu szok. No nie spodziewałam się takiego tutaj krasnala, takiego skrzata w Tedim. Fajna niespodzianka, fajny początek nagrywania przeglądu. I od razu idziemy do dekoracji bożonarodzeniowych. Widzę, że już jest znowu bardzo dużo dekoracji na półeczkach. Może zaczniemy od takich reniferów. Tu mamy takiego renifera drewnianego. I już Wam mówię, ten renifer kosztuje 15 zł. Dobra, tu mamy takiego. Chyba trochę pióra mu wyleciało. Tu mamy następnego, trochę mniejszego. Kurczę, boję się, że to nam pospada, ale będę jakoś starała, żeby tutaj nic nie uciekło mi. Za 2 euro, za 10 zł, tak wygląda. Ma, jak widzicie, taki szaliczek biało-czerwony, taki świąteczny. Obok stoi renifer za 10 zł. Mamy tutaj choineczki srebrną i złotą za 15 zł. Jeżeli czegoś nie pokazuję, to po prostu może jest to już u mnie na kanale, więc możecie sobie zerkać, bo już przeglądy bożonarodzeniowe, takie świąteczne są na kanale, bo już naprawdę sporo tego pokazałam. 10 zł kosztuje taki renifer złoty i tu mamy mały, a tu mamy duży i duży kosztuje, już zaraz zerknę, 15 zł. Duży kosztuje 15 zł, tu obok jeszcze mamy za 10 zł taki brokatowy stojący. No powiem Wam, że w Tedim to jest po prostu za każdym razem zachwyt i widzę i słyszę ludzi, którzy już wchodzą i rozmawiam z tymi, przeważnie kobiety kupują takie rzeczy i rozmawiam z tymi kobietami i one mówią właśnie, że wolą sobie wcześniej kupić i gdzieś tam to schować niż później chodzić i denerwować się, że już nic nie ma na półkach. Tu mamy takie jesienne dekoracje, grzybki i te inne skrzaty, dynie, ale mamy dzisiaj przegląd bożonarodzeniowy, więc jedziemy z kubeczkami. 10 zł kosztuje taki mleczny kubeczek i jak widzicie te choinki są takie złote, czarne, tak się prezentują. Ok, tu Wam jeszcze pokażę taka zwykła szklanka z takim małym reniferem, ona kosztuje 10 zł. Te kubeczki, które Wam ostatnio pokazywałam w holu zakupowym u siebie we vlogu, tutaj właśnie stoją różne, z różnymi napisami. Dobra, tu mamy takie, chyba Wam je ostatnio pokazywałam, tak mi się wydaje, jeżeli nie, to Wam je pokażę jeszcze raz, tylko muszę zobaczyć, czy już Wam pokazywałam, bo już naprawdę tyle tych rzeczy pokazuję, że już później sama się gubię, czy już to było. Mamy takie fajne gwiazdki i ona kosztuje 15 zł. Możecie sobie tutaj wrzucić różne rzeczy. Mogą to być sałatki, śledziki, mogą to być cukierki, ciasteczka, naprawdę różności. Tu mamy takie plastikowe, przykrywane pudełeczka. Tam to było ceramiczne, tu mamy plastikowe. Plastikowe jest za 10 zł. Można sobie tutaj pochować różne rzeczy. Tam z tyłu, jak widzicie, są okrągłe. Tu mamy takie krysmesowe talerzyki za 10 zł. Może ktoś robi taką imprezkę, gdzie nie będzie używał talerzy, więc może sobie zakupić. Zobaczcie, jakie piękne. Jest jakiś sens w tym. Po prostu później idą do śmieci i tadam, pozmywane. Dobra, przechodzimy do bombek, baterii chciałam powiedzieć, do baterii, do bombeczek. Tu macie taki zestaw bombek i ten zestaw bombek kosztuje 15 zł i tu jest w kolorze czerwonym. Pisałyście mi, jakie kolory choinek macie, pisałyście również o różowych, więc pokażę Wam tutaj różowe bombeczki, również srebrne, czerwone. Dziękuję, że mi tak odpisywałyście na te moje pytania. Dobra,
Jeszcze widzę tutaj bombki, więc Wam je pokażę. Tu mamy w takiej choince, zobaczcie, jakie fajne pudełko. Możecie sobie zakupić, takie są różowe i one kosztują 25 zł. 25 zł. Tu mamy różowe, zobaczcie, są złote. Złote. Co my tutaj jeszcze mamy ciekawego? Czerwone. Czerwone ze złotym, tak, o właśnie, czerwone ze złotym, też pisałyście, że macie właśnie taką kolorystykę swoich choinek. No i różowe, tu są takie styropianowe, ale one są świetne, ja miałam w tamtym roku i dodawałam do stroików, przepięknie one wyglądają, takie malutkie kuleczki, po 15 zł i są naprawdę różne kolory. Jest naprawdę ich bardzo, bardzo dużo. Co my tutaj jeszcze mamy? No ja powiem Wam szczerze, że ja nie wiem, co mam Wam pokazywać. Tu mamy taki filc, on kosztuje 25 zł i tutaj to jest chyba, tak mi się wydaje, że to jest, wiecie do czego? Pod choinkę, żeby nie było widać nóżek. Więc tutaj mamy coś takiego właśnie. Jeszcze się upewnię, tak, chyba to jest właśnie, chyba to właśnie o to chodzi. Następnie mamy za 35 zł poduszkę i słuchajcie, tak wygląda, fajny ma materiał, można ją rozpiąć, LEDowa? Czy ja dobrze widzę? Poczekajcie, o rzeczywiście, tu coś jest, włącznik, o ja Cię kręcę, LEDowa poduszka. Ale nie, chyba jest bez baterii, chyba trzeba tam baterię wsadzić. No poczekajcie, jeszcze tu pomacam i sprawdzę. Gdzie ten włącznik? Nie, chyba wiecie co, chyba tutaj po prostu trzeba wrzucić baterię, tak mi się wydaje. I będzie pięknie świeciła, wow! Powiem Wam, że podobają mi się takie dekoracje podświetlane. Jeszcze sprawdzę, czy na pewno. Tak, LEDowa poduszka. No super, fajnie, że wymyślają takie rzeczy. Jak macie na kanapie podusie, a ta będzie się akurat świeciła, będzie fajnie to wyglądało. Tu mamy za 15 zł takie pudełko. Taki box, wiecie o co chodzi? No, wiecie o co chodzi. Tu mamy takie, nie wiem co to jest, do postawienia? Nie wiem. Za 15 zł? Piszcie mi, co tutaj wrzucacie. Może już nakopywaliście to, piszcie, co tutaj wrzucacie. Tu mamy takie puchate, o te ładniejsze. Również za 15 zł. Zobaczcie, jaki ładny renifer. Jakieś takie kosmetyczki bez zapinania? Nie wiem. Poczekajcie, jeszcze pokażę Wam, jeszcze są inne kolory. Ja, jak widzicie, już grubą kurtkę mam, bo u nas jest zimno. Dobra, tu mamy jeszcze w takim kolorze i w takim kolorze są również bombki, zauważyłam, więc może komuś się spodoba taki kolor, spodobał taki kolor, to do Teddy'ego możecie jechać po bombeczki, bo są. Okej, mamy tu taki również LEDowy domek i ten domek kosztuje 50 zł. 50 zł i on jest LEDowy, no aż jestem ciekawa, jak to wygląda, ale na pewno trzeba włożyć baterię. Dobra, lecimy dalej. Mamy choinkę. Choinka kosztuje 35 zł, jest również LEDowa, podświetlana, więc kupujecie sobie gotową kompozycję. Te choinki są bardzo ładne, ale tu coś brakuje. A nie, po prostu ten czubek się wygiął. Tak się prezentuje. Zaraz zobaczę ceny, bo jak jest w miarę ten tekst, to kupię. 5 dych. Nie. Nie kupię. Powiem Wam szczerze, że będę czekała do Pepco. W Pepco może będą tańsze, bo w tamtym roku były choineczki i były w fajnych cenach. 10 zł kosztują te podkładki świąteczne i jak widzicie jest naprawdę bardzo dużo znowu kolorów do wyboru. Tu mamy czerwony, taki najbardziej, najbardziej świąteczny bym powiedziała. Są jeszcze szare i beżowe. Z napisem Merry Christmas, tylko do góry nogami go trzymam, ale dobra, poczekajcie, bo tutaj jest naprawdę ciasno. Jeszcze tutaj wszyscy chodzą, bo są bardzo ciekawi, co tutaj jest. Już patrzę, że to pani wkłada do koszyka, a może to. Te domki, które wam ostatnio pokazywałam, papierowe, LEDowe, no one po prostu robią szał tutaj, że wszyscy do nich podchodzą i wszyscy oglądają i mówią, jakie one są śliczne. Zobaczcie, tu macie taką LEDową bombeczkę, akurat się pali ona i możecie sobie zobaczyć, jak ona wygląda. Zapalona, nie wiem, czy mówiłam, kosztuje 10 zł. Co my tutaj jeszcze mamy dalej? Takie bombki, zadyszkę, one są, to są bombki szklane.
Następnym razem pokażę Wam, jak jeszcze trafię na nie. Bombki takie czarno-białe, przepiękne. Tu mamy za 10 zł takie spinacze. No i jak widzicie, bardzo dużo takich już LED-owych dekoracji. Tu mamy choinkę taką drewnianą. To również możecie zrobić sami. Ta choinka kosztuje 25 zł, ale kupujecie lampeczki, jakąś gwiazdkę, kijki, po prostu związujecie sznurkiem, psikacie je sprayem i tadam, macie choinkę gotową. Ja lubię robić takie rzeczy, więc no, nie kupiłabym tego w sklepie. Tu mamy takie filcowe dodatki, a tu mamy gwiazdeczki. Tu mamy gwiazdeczki drewniane. Dobra. Odstawiamy tutaj i zerkam jeszcze, co mogłabym Wam tutaj pokazać. O, pokażę Wam te bombki i mam nadzieję, że będziecie dobrze to widziały. W tych bombkach jest śnieg i jest taka gałązka z czerwonymi kuleczkami. One się świecą, bo to jest również LED-owa za 35 zł. Takie LED-owe bombki. Na pewno efekt jest fajny, a tu mamy dodatkowo jeszcze z gałązką sosny, więc możecie sobie wybrać albo czerwone, albo zielone. Takie bombeczki, te chyba były w tamtym roku, coś mi się kojarzy, że one były, to również są takie bombki LED-owe. Tu mamy akurat takiego renifera, Rudolfa, i tu on kosztuje 10 zł. Dobra, czekajcie, wsadzę go tu, żeby nie wypadł. No i obok macie bałwanka. Jeszcze chyba Mikołaje były, o ile się nie mylę, bo coś mi świta, że w tamtym roku właśnie takie były. Tu mamy takie LED-owe lampeczki za 15 zł z choineczkami do powieszenia. Jak widzicie, z tyłu są również z gwiazdeczkami, a jak zajrzycie głębiej, to może będą jeszcze z Mikołajami. Ja na razie boję się cokolwiek tutaj ruszać, bo boję się, że tu wszystko mi wypadnie, spadnie cała ściana i zbankrutuję wtedy. Dobra. Tu mamy LED-ową bombeczkę takiego Mikołaja. O ja, i Błażej mi właśnie pokazuje, zobaczcie. 15 zł kosztuje, tak wygląda zapalona. No fajny efekt. Nawet nie zauważyłam, kiedy on chwycił. Mój Boże, jak chodzi tutaj i testuje, ja tylko zerkam, żeby coś tutaj nie spadło. Tak, 15 zł, więc macie tutaj za 15 zyla taką bombową bombeczkę. Tu Wam tak pokażę lampeczki na choinkę, jak tylko chcecie jakieś takie dodatki, to piszcie mi w komentarzu, będę wiedziała, że chcecie to zobaczyć. No i tu u góry Wam przejadę, zobaczcie, jakie cudowności, zobaczcie, jaki przepiękny domek, on jest ogromny, przepiękny domek, kosztuje chyba 95 albo 120 zł, jejku, nawet teraz już nie pamiętam, ale jak ktoś będzie chciał cenę, to na pewno sprawdzę jeszcze raz. Dziękuję Wam bardzo za dzisiejszy przegląd. Pamiętajcie, zaglądajcie do mnie na Instagrama, zaobserwujcie moje konto, będzie mi bardzo miło, komentujcie moje zdjęcia, będzie mi również bardzo miło. Pamiętajcie o subskrypcji, bo lecimy do następnego rozdania. Życzę Wam miłego dnia, trzymajcie się, cześć!